się nauczyła i a kto jest, proszę pana, menadżerem? Proszę pana. No ale kto? Proszę bardzo, kto? Kto jest trenerem motoru? Nie ma pani jakichś trudniejszych pytań? To jest łatwo. Kto jest trenerem motoru, proszę pana? To kto? Proszę pani. Proszę pani. Pani. Ja tu mam fajną rzecz. Kto jest trenerem? Kto jest trenerem motoru? Kto jest trenerem? A panie, kto jest... Ale dlaczego mnie pan stawia? Ale proszę mnie nie dotykać. Kto jest trenerem motoru? Ale będę robiła tak, jak będę uważała. No to ja będę pani zabierał. Proszę poprosić. Szanowni Państwo, pani Marta obiecywała 60 milionów złotych na stadion. Proszę Państwa, wszystkie moje wnioski budżetowe PiS odrzucił. Pana koledzy odrzucili wnioski do budżetu. Dlaczego byliście przeciwko wnioskom budżetowym do budżetu państwa? Wszyscy pana koledzy z PiS-u odrzucili, nie chcieliście stadionu do budżetu. Nawet radni PiS-u byli przeciwko 8 milionom na stadion żużlowy. Tak? 3 dni przed wyborami przypomniał sobie pan o motorze Lublin, tak? Nie, super. Nie, my pamiętamy. Nie tak jak prezydent Żuk w 2018 roku. Proszę państwa, miasto Lublin 8 milionów przekazało na stadion żużlowy na inwestycje, na projekt, który się jeszcze realizuje. PiS był przeciwko. Głosowali radni PiS-u przeciwko żużlowi w każdym budżecie. W każdym. Szanowni państwo. Szanowni Państwo, dobrze, bardzo my mamy, pani nie krzyczy. Mamy w dupie właśnie. My mamy w dupie właśnie wystawy. My się tu urodziliśmy, zmodernizujcie ten, nie umiecie? Nie trzeba wam wejść sobie. Szanowni Państwo, to od 2500 ludzi. Pójdę do tego. Ile lat czekamy na nowy start? Bo pójdę do tego. Pokazuje, jak proszę nas traktuje Platforma Obywatelska. Przyjeżdżamy i mówimy, jak załatwić finansowanie na budowę stadionu. To na co Lublin czeka. Zostanie to wpisane na listę inwestycji, szanowni państwo. Na listę inwestycji. Lista. Jeśli, okej, okay, chce pan pomóc stadionowi, niech pan przywiezie w piątek promesę na 150 milionów. Już pani niech pan przywiezie. Już pani mówi, jak się robi. Od 2018 roku pani prezydent nie dał rady zrobić nic, nie ma nawet projektu tego stadionu. Nie ma projektu tego stadionu. Wiecie, gdzie jest projekt stadionu? Pojawi się przed wyborami samorządowymi, bo miasto, Platforma Obywatelska, zadłużyła na 2 miliardy złotych. Na 2 miliardy złotych i dlatego nie ma na to pieniędzy. Dzisiaj prezydent zrobił taki zabawny briefing prasowy, gdzie mówi, że zniknęły wpływy z PiS-u. Można pokazać. Państwo podejdą tutaj, żeby wysłuchali państwo, co pan mówi, bo ja uważam, że trzeba dać mu dokończyć, a potem będzie można się do tego stosunkować. Ważne, żebyście wysłuchali. Można pokazać, gdzie w mieście brakuje wpływów z PiS-u. Szanowni państwo, 2018 rok, czyli rok, kiedy prezydent Żuk obiecuje na billboardach, takich samych, jak będzie mógł zrobić w tej kampanii, że powstanie ten stadion, to czas, kiedy z PiS-u wpływa do Lublina. 387 milionów złotych. W tym roku 460 milionów. 460 milionów. 80 milionów złotych więcej będzie wpływać w tym roku. Do tego. Już mówię, tutaj widać. Tutaj... 300 milionów zabraliście Lublinowi. 300 milionów. Proszę pani, to niech pani mi wytłumaczy. 300 pani milionów zabraliście Lublinowi. Proszę wytłumaczyć. Ja może pani to dam. Pani wie pan co? Ja nie musi mi pan dawać, bo ja znam finanse Lublina. Ja nie jestem kupatem. Ja tu nie przyjeżdżam przed wyborami. Ja tu żyję, ja tu mieszkam. Wydaje mi się, że pani nie zna. Bo jeśli pani mówi, że brakuje 300 milionów. 300 milionów zabraliście z PiT-u.
Gdzie brakuje? 300 milionów. Proszę Państwa, Polski Ład zabrał Lublinowi 300 milionów złotych. To są pieniądze, które byłyby na stadion. My przywrócimy właściwe finansowanie samorządu. Macie samorząd będzie miał. Nie, to jest wasza, to jest wasza dotacja. 300 milionów minus 80. To są wasze. A przede wszystkim. Ile kosztuje bilet na stronę? Przede wszystkim. Ile kosztuje bilet na stronę? Przede wszystkim. Otrzymajcie się politycznie od sportu daleko. Sport jest dla wszystkich, nie dla polityków. Nie BKP dla energetyka, która wróciła. Oni wprowadzają politykę do sportu. BKP energetyka, która wróciła do grupy PGE, która jest w Lublinie. Samego podatku z PTT. Ile kosztuje bilet na do zamiaru? Czy pan to wie? Nie, nie, nie. Podatku PTT. 35 milionów złotych. Nie straciło. Proszę Państwa, można sprawdzić. Nie straciło. Pan Moskal i pan Sprawka mogą do piątku przywieźć decyzję rządu o finansowaniu tej konkretnej inwestycji, a nie obietnicę. Jeżeli państwo, dobrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, gdzie jest pan Sprawka, gdzie jest pan Moskal? Jak można pozyskać te pieniądze? To dzisiaj też powiedział pan prezydent. Że pani poseł nie słuchała na swoim briefingu, że są dwie ścieżki, jak sfinansować bardzo różne. Dlaczego odrzuciliście wnioski jak? Do budżetu państwa o finansowanie budżetu? Finansowanie stadion. Stadion żużlowy dlaczego? W Lublinie. Dlaczego PiS odrzucił wniosek do budżetu? Jeden jest taki, że dostanie pieniądze ze skarbu państwa. Drugi dlaczego jest taki, pana koledzy odrzucili wniosek do budżetu? Zobaczcie, no nic się nie dowiecie. Prasa, ludzie nic się nie dowiecie. Dlatego, że to jest polityka, wchodzi do sportu. Pan Moskal i pan Sprawka na dwa dni przed wyborami przyjeżdżają i proponują pieniądze. Jasne, zadawajcie nam pytania, będziemy mogli odpowiadać. Ile jest finansowania? Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu w Polsce. 50% dofinansowania, które da się uzyskać. Czyli zakładając ten budżet, który przedstawiał prezydent, że to około 250 milionów, ponad 100 milionów, które można przynieść tutaj do Lublina. Jeśli prezydent złoży odpowiedni wniosek, przeciwko temu jeżeli prezydent złoży odpowiedni wniosek, w przyszłym roku to będzie wpisane ta inwestycja takiego właśnie. Reanimujecie trupa, bo tego wyboru w Lublinie nie ma. Tak mówili radni PiS o motorze Lublin. Prezydent Żuk mówi na radach miasta o tym, że Lublina nie stać na ten stadion. Mówi tak czy nie? Prezydent pani... Żuk był pierwszy, który dał pieniądze. Tak pieniądze. W 2020 roku podczas był, sesji budżetowej. Prezydent Żuk był pierwszy, radni który obiecał. Byli przeciwko wpisaniu 8 milionów złotych na dokumentację projektową. Byli przeciw. Na Górniku Łęczna trybuny C. I co? I gdzie jest? I gdzie jest? Gdzie jest? Miała być jeszcze w tym sezonie. Gdzie jest trybuna C? Gdzie jest trybuna C? Wczoraj 9 milionów złotych. Może dziennikarze by nam zadali pytania, bo to jest społeczeństwo. Niech pan nie mówi, tylko może nie. Dziennikarze. Ja bardzo bym chciał coś powiedzieć, ale państwo nie pozwalają, bo państwo przyszli tutaj krzyczeć w momencie, kiedy przychodzimy z tym, jak pomóc. Dlaczego? Ale dlaczego na dwa dni przed wyborami? Niech pan powie ludziom, dlaczego przychodzi państwo. Po to, żeby prezydent... Dlaczego krytykujecie prezydenta Żuka, który dba o nas stadion? Dlaczego dopiero teraz? Mieszkam bardzo prostego powodu, żeby prezydent Żuk w przyszłej kampanii samorządowej, jak w końcu się pojawi projekt, nie mógł zawiesić takich samych billboardów. Po to, żeby w tej kampanii samorządowej wiedzieć, jak będzie wyglądać finansowanie, teraz, a nie mówić tak jak dzisiaj, że nie wiadomo.
że nie wiadomo, jak to dlaczego, będzie zrobione. Dlaczego rzuciliście wnioski do budżetu państwa o finansowanie stadionu Kiszlowego? Od waszych czasów. Dlaczego? Dlaczego kłamiecie? Dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan przyszedł tutaj? Już mówię, jak to wygląda. Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Należy złożyć wniosek do tego programu. Apelujemy do prezydenta, żeby to zrobił. Nasi przeciwnicy, zresztą pewnie pani poseł, mówią o prawie i sprawiedliwości. Mówi o prawie i sprawiedliwości, że nie dość, że obiecujemy, to najgorsze dla nas to, że robimy. Dlatego najbardziej wiarygodny polityk Prawa i Sprawiedliwości, prezes Jarosław Kaczyński, powiedział, że ten stadion tutaj dofinansujemy, że będą do pieniądze promesa. Na to, żeby to zrobić. Uwierzymy, do piątku ma być promesa. Rządu, promesa rządu. Pięć lat obiecywaliście, wy naprawdę czy nie macie promesy rządu do piątku, macie czas. Pan wojewoda i pan możecie to załatwić. Nie macie moralnego proszę prawa bardzo. Po pięciu latach obietnic. Nic nie zrobiliście. Ja niczego nie obiecuję od pięciu lat, nie pan do mnie. Gdzie jest stadion? Słuchajcie, to ludziom przez 8 lat w głowie mączycie obietnicy. Szanowni państwo, radni PiS-u w Lublinie ani razu nie zagłosowali za budżetem, którym jest finansowanie dla klubu. Ani razu. Od 5 lat są nakłady inwestycyjne, żeby ten stadion spełnił wymogi licencyjne. Ani razu nie zagłosowaliście za ten budżet. Ani razu. Co roku miasto pan się zadłuża. Pan jest kłamcą. Radni PiS-u i posłowie PiS-u byli przeciwko stadionowi. Miasto Lublin na stadion dało 8 milionów, zabezpieczyło środki. Jak pan może kłamać, że nic nie dali? Pan jest kłamcą. A wy zagłosowaliście przeciw. Czy prezydent Żuk nie mówił na Radzie Miasta, że nie ma pieniędzy? Wy zagłosowaliście przeciw. Radni PiS-u! Radni PiS-u powiedzieli, że nie ma pieniędzy. Tak! Nie! Prezydent Żuk powiedział, że nie ma pieniędzy, że miasto jest zadłużone na 2 miliardy złotych. Co roku zwiększa mu się budżet. No to gdzie są te co roku zwiększają się dochody, ale pojawiają się na rynku. Zabraliście 300 milionów. Niech pan sobie schowa te tabelki. Niech pan powie, dlaczego nie poparliście wniosków do budżetu dla stadionu. Dlaczego? Ja wiem, że inni mogą sprawiać, że pani się czuje nieswoje, ale to są wasze tabelki. Pan mnie nie obraża, bo pan wie pan co pan mi. To jest budżet. Pan mnie nie obraża, bo pan w życiu nie zarobił złotówki uczciwie, wie pan? Pan jest cały czas na publicznych posadach. Ja wiem, co to jest praca, proszę mi nie mówić, że ja nie wiem, co to są tabelki. No proszę pani, nie proszę mi nie mówić. Jak się załatwia posady w spółkach Skarbu Państwa, to się nie wie, ile się, jak się ciężko pracuje. Będzie mnie pan obrażał. Panie wojewodo, wy niepotrzebnie robicie coraz sportem. Tak, bo my pracujemy, wiem, co to są posady, zarabia pieniądze. Wie, jak się zarabia pieniądze. Zarabiałam pieniądze, bo nie dostałam na talerzu jak pan. Ja nie jestem złotym dzieckiem PiS-u, ani żadnej partii. A pan... Przyjeżdża pan na 3 dni przed wyborami i pan mąci w głowie. Gdzie są te wszystkie pan obietnice? Ja nie będę się pana rozwijał. Ja obrażam cię, ja nie wiem, co to są tabelki. To jest dobra propozycja. Promesa do piątku. Promesa do piątku ma być przed wyborami. Promesa na finansowanie stadionu. Promesa do piątku. Szanowni państwo, jeśli mówi prawdę, to idzie się promesy do piątku na finansowanie. Idzie się promesy na finansowanie stadionu do piątku, a nie przed wyborami obiecuje. Jeśli chcą pomóc, to niech przywiozą promesę na finansowanie. Niech przywiozą promesę.